Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Listę rządzącej partii otwiera na Podlasiu Karol Karski, obecny eurodeputowany. Wśród dziesiątki kandydatów na liście znalazły się również takie osoby jak Krzysztof Jurgiel, Tadeusz Cymański czy aktualny radny wojewódzki Romuald Łączkowski. To on zamyka listę kandydatów. Zebranych na konwencji powitał Jarosław Zieliński. Wszystkie wybory są ważne, ale te, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, są ważne w sposób może intensywniejszy, bo z jednej strony widać bardzo wyraźnie, jak ważna jest jakość polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, jak ważny jest ten głos, który nasz kraj prezentuje poprzez naszych reprezentantów, naszych eurodeputowanych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, godnie reprezentowali przez wszystkie kadencje i w tej obecnej, to bardzo wyraźnie widać, nasze polskie narodowe interesy. Zieliński wskazał, że w Europejskim Parlamencie dotychczasowa reprezentacja miała jednak zbyt małą siłę, by korzystnie kształtować prawo rzutujące na interesy państw członków wspólnoty europejskiej. Jest wielka szansa i wielka nadzieja, że nasza reprezentacja będzie liczniejsza, reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości, że ten głos, który jest głosem artykułowanym w imię polskiej racji stanu, polskich narodowych, żywotnych interesów, będzie mocniejszy, będzie silniejszy. I dlatego wystawiliśmy bardzo mocne listy, mocnych kandydatów, dobre drużyny w poszczególnych okręgach wyborczych, z wielką nadzieją, że te wybory wygramy i że Polska będzie lepiej reprezentowana w najbliższej kadencji w Parlamencie Europejskim, gdzie zresztą także mamy taką nadzieję i są pewne przesłanki, by tak sądzić, przesłanki istotne, przesłanki przekonujące, że Europa też będzie się, może nie w takim tempie, jakbyśmy tego chcieli, ale jednak zauważalnym tempie będzie przesuwała się od lewactwa na prawo. Apelował do licznie zgromadzonej publiczności, by aktywnie zachęcała swoje otoczenie do udziału w wyborach, które odbędą się 26 maja. Krótkiej prezentacji kandydatów dokonał szef regionalnych struktur PiS, poseł Dariusz Piątkowski. On również zachęcał zgromadzonych do udziału w wyborach i wyjaśniał, jak prawo stanowione w Brukseli rzutuje na pracę polskiego parlamentu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dziś większość stanowionego prawa w Polsce to prawo, które jest odzwierciedleniem rozporządzeń, dyrektyw, zarządzeń, które spływają do nas z Unii Europejskiej. My, jako posłowie w Sejmie, często musimy po prostu pewne elementy do polskiego prawa wprowadzać. Jest to elementem związanym oczywiście z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, ale chcemy mieć wpływ na to, jak to prawo jest kształtowane. A po ostatnich zmianach Parlament Europejski, do którego wybory niedługo nas czekają, ma istotny wpływ na to, jak to prawo wygląda. Polski rząd stara się przez ostatnie lata wywalczyć dobre miejsce polskich argumentów w Unii Europejskiej. Nie zawsze się to udaje. Nie jesteśmy ulubieńcami elit europejskich, mówił Piątkowski, ale dzięki sojuszom parlamentarnym odnosimy czasem sukcesy, jak chociażby zwrot w polityce migracyjnej. Nasza lista to ludzie o ogromnym doświadczeniu publicznym. My, w przeciwieństwie do naszych konkurentów, nie stawiamy na celebrytów, podkreślał. O roli polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim mówił Karol Karski. To jest zadanie bardzo ważne, a zarazem bardzo satysfakcjonujące, bo kiedy w Parlamencie Europejskim oraz w innych instytucjach unijnych tworzymy prawo, które ma teoretycznie obejmować całe terytorium Unii Europejskiej, prawie 30 państw, ponad 500 milionów obywateli, to tworzymy je w taki sposób, aby korzystały z niego w szczególności te państwa, z których pochodzimy, te regiony, w których jesteśmy wybrani.